Jutro na Stadionie Śląskim mecz Ruchu Chorzów i Legii Warszawa. Największe utrudnienia będą po południu w Katowicach i Chorzowie. W zależności od natężenia ruchu może zapaść decyzja o całkowitym zamknięciu fragmentów ulic Katowickiej w Chorzowie i odcinka Chorzowskiej w Katowicach. Magda Sincewicz. Ale nie tylko. Problemy mogą wystąpić również przy Bocheńskiego, Brackiej, Złotej czy Dliwickiej. Nie lepiej będzie na zjazdach z autostrady A4 i DTS-ki. Z całą pewnością należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Największe będą występowały pomiędzy godziną 16 a 20, kiedy te grupy piesze będą się przemieszczały w kierunku stadionu, w związku z czym należy się liczyć również z czasowym wstrzymaniem ruchu. Będzie to pierwszy mecz ligowej wiosny, w którym niebiescy podejmą mającą mistrzowskie aspiracje drużynę legionistów. Choć trudne, to chyba lepszych okoliczności na debiut trener nie mógł sobie wymarzyć. W pracy i tak wiedziałem, że trzeba będzie włożyć sporo. I to nie chodzi tylko o zmiany personalne, ale też o wprowadzenie pewnych określonych zasad modelu gry i tego, na co ja jako trener od lat zwracam uwagę. Natomiast trafiłem na grupę bardzo otwartych ludzi i mówię tutaj i o piłkarzach, i mówię o sztabie, mówię tu o pracownikach klubu, którzy też każdego dnia pokazują, jak ten klub jest ważny. Nawet wczorajsze spotkanie z kibicami, fantastyczne, to też pokazuje mi, w jakim klubie jestem, jak kibice kochają ten klub. Wiadomo, że do tej pory sprzedano ponad 30 tysięcy biletów. Stadion może pomieścić 54 tysiące kibiców, jednak na to spotkanie może ich wejść niecałe 41 tysięcy. Dla tych, którzy wejdą na Murawę w piątkowy wieczór, będzie to dodatkowy zastrzyk energii. Nie przystępujemy do tej rundy z głową zwieszoną, tylko wręcz przeciwnie. Myślę, że bardzo mocno popracowaliśmy, tak jak trener mówi, nie tylko na boisku, ale też w tych innych bardzo ważnych kwestiach. I mimo tego, że dołączyło do nas dużo chłopaków, to atmosfera jest naprawdę bardzo dobra i już widać po chłopakach, że nie mogą się tego jutrzejszego meczu doczekać. Tak jak i kibice, wśród fanów gości ma być duża grupa zaprzyjaźnionych z Legią kibiców Zagłębia Sosnowiec. Ci, którzy nie będą mieli szansy pojawić się na Stadionie Śląskim, będą mogli obejrzeć mecz za darmo w internecie.